Cześć kochani, dzień dobry, witam was w nowym filmiku, dzisiaj w wersji niemalże sauté, ale jest tak naprawdę niedziela, słuchajcie, i ja co prawda byłam w drodze, ale nie miałam zbytnio czasu, żeby się pomalować, dlatego wyglądam jak wyglądam, ale to nieważne, tu nie chodzi o mnie, a chodzi o to, co tutaj znajduje się w torbie. Tak, słuchajcie, we vlogu widzieliście, że byłam w Action. Nie kupiłam dużo, kupiłam kilka rzeczy, powiem wam, że za to wszystko zapłaciłam coś tam, nie wiem, 30 euro, może 31, nie wiem czy... O, mam, słuchajcie, więc nawet będę mogła wam podać ceny. Zapłaciłam 31 euro i 35 centów, no i co, przechodzimy. Są tu zarówno kosmetyczne, jak i niekosmetyczne i jedzeniowe rzeczy, jak na przykład opakowanie mini Milky Wayów. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Milky Way'a. Uwielbiam, jest kilka takich słodyczy, które po prostu ubóstwiam. No i tutaj jest 14 sztuk, wiecie, tak w międzyczasie, żeby sobie podjadać. I już szukam, ile one kosztowały. 2,19, jak mówię, za 14 sztuk. Kolejna rzecz, którą tutaj mam... To krem, słuchajcie, z Deli. Był zarówno krem z retinolem, jak i właśnie ten z kolagenem. Ja skusiłam się na ten z kolagenem. A mianowicie jest to Delia Cosmetics Collagen Therapy Face Cream Firming and Hydrating Colloidal Gold Collagen. Every Skin Type. Wszystko jest tutaj po angielsku, ale po polsku też jest ujędrniająco nawilżający krem do twarzy na dzień. Jest on w takim plastikowym opakowaniu, jest zapieczętowany, ja już sprawdzałam na całe szczęście. Nigdy nie miałam tego kremu i też nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz i czy kiedykolwiek miałam w ogóle krem do twarzy z Deli. Więc stwierdziłam, że przetestuję, dlaczego by nie, tym bardziej, że nie był jakiś drogi. A mianowicie ten krem kosztował 2,89, więc uważam, że to jest cena jak najbardziej ok. Kolejna niekosmetyczna, a jedzeniowa rzecz to jest Beefy Rolls. Dwie sztuki, wiecie co? Sięgnęłam po to, bo byłam głodna. I miałam po drodze, wracając do domu, to zjeść, ale jak widać nie zjadłam. To nic, zabiorę jutro ze sobą. Beefy kosztowało 1,69 euro. Ja lubię. Jak nie wiecie, co to jest Beefy, no to jest bułka po prostu z kabanosem w środku i tyle. Co my mamy dalej? Dalej mamy, niech no tylko ja wyciągnę, bo właśnie nie wiem, czy dwa, czy trzy opakowania, chyba dwa wzięłam. Wiecie co? Zamiast sprawdzić, dwa opakowania wzięłam, płatków pod oczy, moich tych ogórkowych i słuchajcie, na chwilę obecną, poza płatkami w słoiczku z Pixi, które mam w użyciu, mam już tylko i wyłącznie te płatki z Action w lodówce. Innych chyba nie mam, o ile... A nie, przepraszam, mam jeszcze kilka innych, ale to już, nie wiem, może ze dwa opakowania innych, a reszta wszystko są te z Action. Ja je lubię, one są na szmatce. Wiem, że jakiś czas temu jedna z was mi pisała, że musiała wyrzucić, bo jej tak stęchlizną pachniały. Ja do tej pory nie miałam tego przypadku, nie miałam tego problemu. Ja, jak mówię, wyciągam je tutaj z opakowania, wkładam do lodówki i nic mi się z nimi nie dzieje, więc nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. One kosztowały za opakowanie 99 centów i powiem wam, że bardzo podrożały. Bo kosztowały, na początku kosztowały 69 centów, potem kosztowały 89 centów, a teraz kosztują już 99 centów. Nie zmienia to faktu, że mamy na 4 użycia 4 saszetki, więc za taką cenę, no kupicie, jeżeli gdzie indziej kupicie, to kupicie na jedno użycie i to wszystko. Coś niekosmetycznego, a mianowicie opakowanie rękawiczek lateksowych. Niby tu jeden rozmiar, tu jest 100 sztuk, czyli 50 par. Ja rękawiczki używam regularnie i co jakiś czas używam. One były w Action dużo tańsze niż w na przykład Rossmanie, bo kosztowały, już wam mówię, 3,99, a ja zawsze na przykład w Rossmanie kupuję za 5-6 euro, jakoś tak. Ja generalnie używam przede wszystkim kuchni.
rękawiczek jednorazowych, dlatego że ja gdzieś już Wam chyba kiedyś wspominałam, że ja nie lubię dotykać mięsa gołymi dłońmi. Ja wolę jednak rękawiczki mieć, wtedy dotykam bez problemu, kroję i tak dalej, ale jeżeli mam gołymi dłońmi dotknąć, to się brzydzę po prostu. Dlatego coś takiego kupuję, jest mi to potrzebne. Następna rzecz to pasta do zębów Colgate Fresh Confidence Blue Burst. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, wzięłam po prostu, bo ja cierpię wiecznie na brak past do zębów. Colgate nie jest może najlepszą marką, jeżeli chodzi o pasty do zębów, trzeba przyznać. A z drugiej strony, ja też już Wam gdzieś kiedyś mówiłam, że odnoszę wrażenie, że w niemieckich drogeriach ciężko jest z wyborem past do zębów. Mam wrażenie, że w Polsce to Wy macie potężny regał i macie co wybierać, a tutaj jakby niekoniecznie. Pasta do zębów kosztowała... niech no ja znajdę. Wiecie co? A myślałam już, że nie ma. Euro 39. Boże, już myślałam, że nie ma. Słuchajcie, dużo rzeczy już nie zostało. Kiedyś, ileś tam miesięcy temu wstecz, kupiłam takie duże opakowanie z gąbeczkami do makijażu i powiem Wam, że te gąbeczki do dzisiaj używam, jestem bardzo z nich zadowolona. Ja wtedy zapłaciłam za nie wiem ile gąbek, ale 7 euro za takie duże opakowanie. A teraz skusiłam się na jedną taką zwykłą gąbeczkę z Max & More. Tam było oczywiście kilka różnych kolorów. Wiecie, gąbek nigdy za wiele, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. To nic, że ja już tych gąbek mam mnóstwo, ale wiecie, co jakiś czas trzeba będzie sortować, jak już się dziury robią i tak dalej, więc skusiłam się na taką o. Powiem Wam, że ona teraz w suchym stanie jest bardzo twarda, ale nie zmienia to faktu, że może być, że będzie miękka, jak ją się zmoczy. I ona kosztowała... Gdzie ja ją mam? 89 centów, więc też uważam, że cena jak najbardziej ok. Jutro jak będę się malować, to ją przetestuję, bo dlaczego by nie. Co my mamy dalej? Znowu coś niekosmetycznego, a mianowicie odświeżacz z Fibriz. I tym razem, słuchajcie, jest to Hawaiian Dream, czyli wersja, której nigdy nie miałam i powiem Wam, że nawet nie niuchnęłam, jak pachnie. Bardzo owocowo. Bardzo przyjemny, owocowy zapach. Odświeżasz do powietrza. No, z reguły tego typu produkty używam w łazience, tak? Czy w toalecie, lepiej powiedziawszy. Gdzie go mamy? 2,98. Nie wiem, ile w drogerii kosztują, bo ja już dawno nie kupowałam tego typu produktów w drogerii. Żel pod prysznic i to jest marka Royal Sanders. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jest to Plant Power Shower Gel Lemongrass, czyli po prostu trawa cytrynowa. Ja, jeżeli oglądacie moje filmiki od dłuższego czasu, to powinniście wiedzieć, że ja uwielbiam zapachy zarówno cytrusowe, jak i słodkie, tak? I tutaj... No pachnie to bardzo cytrusowo. To jest dla mnie, wiecie co, taki bardzo pobudzający zapach. Ja wiem, że wielu osobom kojarzy się zapach cytrynowy z kostką do toalety. Mi wręcz przeciwnie, mi się to kojarzy, zwłaszcza rano pod prysznicem, a ja raczej jestem osobą, która myje się rano. Jak jest gorąco, to myję się i 3 razy dziennie, ale a przynajmniej minimum rano i wieczorem. Ale w normalne dni, kiedy nie ma upałów, myje się rano i to jest dla mnie wtedy właśnie taki bardzo pobudzający zapach. Tam było kilka różnych zapachów, tu jest pojemność 300 ml i żel kosztował 85 centów, więc też uważam, że jak najbardziej ok. Kolejna niekosmetyczna rzecz i to jest rzecz, która mi się przyda na bank i na bank niebawem ją przetestuję, może nawet z Wami w jakimś vlogu, a mianowicie jest to Fix & Go. I to jest spray,
który ma niwelować zagniecienia na ciuchach. Czekajcie, poszukam, bo to powinno gdzieś po polsku być. Nie jest podane, jak tego używać, ale widzę tutaj na obrazku, że macie to po prostu spryskać, nawet nie jest podane, słuchajcie, z jakiej odległości. Po prostu spryskać na przykład koszulkę, na 10 sekund ją tak rozciągnąć i potem ma być wyprostowana. Jestem naprawdę niesamowicie ciekawa, słuchajcie, jest to produkt o pojemności 200 ml. Ja Wam gdzieś w którymś filmiku mówiłam, że ja nienawidzę prasować rzeczy. Dlatego u mnie rzeczy w większości, przynajmniej te, które się gniotą, wiszą. Dlatego, że ja po prostu nienawidzę prasować. I to może być dla mnie, słuchajcie, zbawieniem, bo ja często gęsto, pomimo nawet, że koszulki wiszą, to one są wygniecione i ja je, wiecie, na sobie rozprostowuję. No więc myślę, że no zobaczymy, czy to coś da. I to kosztowało 2,98. I słuchajcie, zbliżamy się już do końca. Zostały w sumie 4 rzeczy chyba. Tutaj mam prześcieradło. Prześcieradło o wielkości 1,40 m na 1,90 m. Czyli takie, można powiedzieć, jak mój materac. Ja nie wiem dlaczego, ale ja tak naprawdę, słuchajcie, to mam chyba tylko 3 czy 4 prześcieradła. Chyba 3. Tak mi się wydaje, że 3 prześcieradła mam. Jasne, że mi to wystarczy, bo generalnie potrzebuję 2 tylko na zmianę, żeby mieć. Ale jednak wolę mieć trochę więcej. I to jest jerseyowy. Ja takie najbardziej lubię. One są z gumką, więc żyć nie umierać. I on kosztował 4,95, więc też uważam, że cena jak najbardziej ok. Czekajcie, ja sobie wyciągnę jeszcze te 3 rzeczy, które tutaj zostały, i torbę rzucę do tyłu i się przybliżę. Kolejna rzecz jedzeniowa, czyli Snickers. Ja Snickersy raczej rzadko jem. Lubię, ale raczej rzadko jem. I jeżeli mam wybór między Milky Wayem a Snickersem, to sięgnę po Milky Waya. Te w sumie kupiłam z myślą o kimś innym, komu do paczki dorzucam takie rzeczy. Snickers kosztował, to jest trójpak, euro 39, także jak najbardziej ok. I ostatnie dwie rzeczy to są rzeczy kosmetyczne. Tutaj mamy marka Bifas i to jest dezodorant 48-godzinny Cotton Flower. Dokładnie tak. To nie jest napisane, że to jest antyperspirant, więc no pewnie to nie będzie antyperspirant, ale przetestuję. Markę Bifas skądś znam. Nie wiem tylko skąd, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ale wydaje mi się, że gdzieś albo już coś miałam, albo... Ale bardzo ładnie świeżo pachnie. Albo gdzieś coś z tej marki widziałam. No to jest zwykła pojemność. Ile tu jest? 50 ml? Dokładnie 50 ml. Zobaczę, przetestuję po prostu. Z czystej ciekawości wzięłam i tam były też chyba 3 różne rodzaje. I ten deo roller kosztował euro 29. I ostatnia rzecz. To jest coś takiego i to jest marka Curls by This It. This Is It. Matko Boska, ciężka nazwa. I to jest Defining Cream for Frizz-Free Natural Looking Bouncy Curls. Czyli krem do modelowania loków o lekkiej konsystencji nawilża i stymuluje kręcone włosy. Nakładać na umyte wilgotne włosy, krem wcierać we włosy, aby pobudzić skręt włosa i go utrwalić. Pojemność 150 ml. Czytałam, że to jest bardzo fajny krem. Dlaczego go kupiłam, pomimo że jak widzicie włosy mam proste? A to dlatego, że ja nie mam prostych włosów. Ja prostuję włosy codziennie od lat. Moje włosy są włosami falowanymi i jeżeli ja ich nie wyprostuję, to wyglądam trochę jakbym miała taki, wiecie, mop na głowie do wycierania podłogi. Ja tak przynajmniej uważam. Wiem, że ci z Was, którzy są ze mną od dawna, wiedzą, jak moje włosy wyglądają w naturalnym stanie, dlatego że bywały momenty, że Wam się w filmikach w takich włosach pokazywałam.
I nawet niektóre z Was mi pisały, że pasują mi takie włosy. Ja natomiast nie wiem, nie czuję się w kręconych włosach, można by było powiedzieć, nie wiem dlaczego, kręconych czy falowanych właściwie. Nie czuję się, bardziej czuję się wyprostowanych, ale ostatnio stwierdziłam, że a nuż widelec faktycznie byłoby nieźle, żebym ja sobie ten skręt mój bardziej wydobyła, czy przynajmniej spróbowała, więc po prostu kupiłam, będę chciała użyć, zobaczymy jak to wyjdzie i czy się uda. I ten produkt kosztował euro 89. I tym sposobem, kochani, to całe moje potężne zakupy. Więc nie wiem, dajcie znać, czy któreś z tych rzeczy znacie. Może już też kupiliście i używaliście, używałyście. Straszne to jest takie odmiany. Ja zawsze mówię, kupiliście, używaliście, ale wiecie, chodzi mi też zarówno o kobiety, jak i o mężczyzn, bo za każdym razem, w każdej formie to mówić, to powiem Wam szczerze, że nie chce mi się. Dobra, dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.